Cześć, tu Grania. Zgadnijcie, gdzie jesteśmy. Przez wiosenny wiatr wezwał mnie ze wyspy Waikiki. Postanowiłam w końcu tutaj wrócić. Nie mogłam kontynuować serii, gdy za oknem miałam, wiecie, śnieg, wiatr i deszcz, ale teraz, gdy nadeszła wiosna, jestem gotowa. Jestem gotowa, żeby tutaj wrócić. I bardzo się cieszę, że wróciłam, bo stęskniłam się troszeczkę za tą moją rozgrywką, bo na tej wyspie jest przepięknie. Miałam tutaj problem ze światłem, Ostatnio miałam pobrany mod na światło nowe i w innych rozgrywkach coś tam było widać. Ja o nim mówiłam, ale przez ten nowy mod na światło przestała mi działać woda i stała się normalna, w normalnym kolorze, takim niebieskim, a nie turkusowym. I ja stwierdziłam, że na ten czas, gdy ja będę po prostu wchodzić do rozgrywki Waikiki, ja ten mod na światło tamten sobie będę wywalać i wtedy woda działa i wszystko jest ok. Jak widzicie, mamy jak zwykle przepiękną pogodę. Tutaj rzadko na szczęście pada deszcz, chmurki nowe widać, też tutaj działają. Wyspa, no jak wyspa, słuchajcie, tutaj dalej wszyscy żyją w totalnym chillaucie. Weszłam do rozgrywki, pograłam moją simką kilka dni, cztery. Chciałam, żeby ona zajęła się dzieckiem, ale nie ukrywam, że jest trudno, przez to, że ona jest tutaj sama jak na razie. No, oczywiście już wszystkie ścianki mi skaczą, tak? Przez to, że ona jest tutaj sama, ciężej jej sobie radzić ze wszystkimi obowiązkami. Ja, tak jak wspominałam wcześniej, ja planowałam tutaj zrobić taką rozgrywkę troszeczkę, jeśli chodzi o relację taką patchworkową, żeby ona z tym halajem swoim, z którym zaszła w ciąży i w sumie mają dziecko, przestała się spotykać, żeby oni stali się przyjaciółmi po jakimś czasie, ale żeby ona zaczęła się spotykać z małym, który mieszka tam, o tutaj. Ale ja nie jestem przekonana do tego, czy ona z tym małym się dogaduje i przez to, że miałam taką dużą przerwę tutaj w rozgrywce, to zaczynam się zastanawiać, czy może nie założyć tej rodziny tak normalnie tutaj, żeby ten halaj jednak za jakiś czas tutaj z nami zamieszkał, aczkolwiek na razie jakoś mi się to nie widzi, bo domek mamy bardzo malutki. Zmieniłam jej tutaj troszeczkę kuchnię, bo ona miała wcześniej lodówkę turystyczną i wstawiłam jej jednak lodówkę normalną. Stwierdziłam, że jak już ma dziecko, to jednak no, trzeba tą kuchnię troszeczkę rozbudować i mamy tutaj też kuchenkę wstawioną. Bałam się tych pożarów, ale czujnik na pożary mamy tutaj wstawiony z tyłu, tylko że niestety boję się, że tutaj nie ma straży pożarnej, bo tutaj nie działają straże pożarne, tutaj nie działa policja w tym świecie, tutaj nic nie działa, przez to, że świat nie był zaludniony. Ja go zaludniałam sama, a ona sobie teraz wygląda przez okno, przez to, że ona jest zadumana. Oj, ta cecha zadumana jest trochę ciężka, bo ona wolno się uczy i ona bardzo wolno wykonuje niektóre czynności. Perdonsik, tutaj gacie obwisły. Myślę, że może... ale czy my mamy tutaj policję? Patrzcie, tak przypominam, tak wygląda przepiękna wyspa z góry. Ja sobie tutaj zaludniałam wyspę takimi parcelami publicznymi z słonecznego wybrzeża, bo one myślę, że tutaj pasują stylistycznie. Abyśmy powinni po prostu posterunek policji tutaj postawić i straż pożarną, to może wtedy by działali, ale nie wiem, nie wiem, nie wiem. No ale na przykład co zrobić, żeby majstrzy działali? Majstrowie? Panowie i panie, którzy naprawiają nam sprzęty domowe? Nie wiem. O, Fiki się obudziła. Oj, ciężkie to były ostatnie dni. Ona przez to, że miała jeszcze jakieś tam obowiązki w ogródku, to niestety ogródek został totalnie odpuszczony. Ja na początku myślałam, że ona będzie zajmować się więcej roślinami, ale jakoś, jakim cudem to dziecko się tak dobrze czuje? One bardzo późno poszły spać, ale wcześniej też wstała przez to, że mieliśmy złodzieja dzisiaj rano i ukradł nam lodówkę z tego, co widziałam. Ale dobrze, jak ona się tak dobrze czuje, to okej. Okay. Fajnie, jakoś tak się udało w nocy ogarnąć te wszystkie rzeczy. Ona nauczyła ją już chodzić i korzystania z toalety. Dla mnie to jest najważniejsze, jak są te małe dzieci w Simsach, bo później jest łatwiej. Ej, Lilia, nie wy... pośladki trochę widać. Zmień strój. Zmieniłam jej jeden strój na co dzień. Uważam, że jest bardzo ładny. Licz coś złapał. Znalazłam coś takiego, ale to mi się podoba. To jest takie właśnie w takim klimacie, może nie do końca nadmorskim, tylko takim hipisiarskim. I fryzurę też jej zmieniłam jedną właśnie na taki warkocz. Ona cały czas chodzi w warkoczach, bardzo często chodzi w warkoczach, ale w sumie jedna rozpuszczone miała włosy ostatnio też z takim małym warkoczykiem, ale ten jakoś mi się podoba i wydaje mi się, że wygląda spoko. Ja tak się zastanawiałam nad tym kolorem włosów tych ludzi tutaj, bo ja na początku stworzyłam, jak tworzyłam tą całą społeczność i Lilię Waikiki, ja chciałam, żeby ta mała społeczność wyspy Waikiki miała taki właśnie charakterystyczny kolor włosów w tym odcieniu. To jest taki trochę siwy, ale taki nie do końca siwy, taki trochę nieokreślony. Nie wiem, czy teraz po czasie ten kolor mi się podoba, ale ja go już nie będę zmieniać. I część osób ma także włosy czarne. Oni się tak dzielą pół na pół. I co ja chciałam jeszcze powiedzieć? Ja oczywiście musiałam pobawić się moimi modami na wzrost zwierzątek i Richard Parker jest już większym kotem. No powiedzmy, że kociaki sobie trochę urosły, stały się bardziej dorosłe. Myślę, że do takich ocelotowatych centek i pasków, jakie ma Litchi, takie tygrysiarskich, to pasuje. Aczkolwiek to Richard Parker powinien mieć paski jak tygrys, bo Richard Parker z filmu Życie Pi był tygrysem, ale u mnie to jest troszeczkę odwrotnie.
No i co my teraz zrobimy, jak są te pchły? Trzeba pchły, ogarnąć pchły. Co ja mogę robić w odcinku, jak nie pozbywać się po prostu pcheł zwierzaków? Gdzie ta wanna? Ukradli wannę, nie ma wanny. Zostaw pompek. Dzięki temu, że ona sprzedała spokój duszy, który miałam, to możemy sobie tutaj spokojnie kupić wannę. A dlaczego nie mogę jej wstawić? Na kodzie muszę wstawiać wannę? A, ta działa. O, ona wcześniej miała taką, tylko z inną teksturą drewna. Zaraz sobie to ogarnę. A nie, ta wanna była biała. Tak, ona miała białą wannę. Pamiętam. Wanna była biała. Na razie zostawiamy po prostu białą. No dobra, ogarnijmy tego kucura, żeby... Jejku! Pcheł już nie było, żeby na wszystkich nie przeszły pchły. Ogólnie to wczoraj nagrywałam też odcinek z innej serii, z serii Annie, i tam miałam problem. O nie, Lina właśnie też ma pchły. Wszyscy będą mieli pchły. Powiem to po raz tysięczny w mojej rozgrywce. Pchły. I jeszcze raz pchły. Ale popatrzcie, jak ona się wygląda, jak ona go nosi. Ale ja naprawdę nie mogłam się powstrzymać, żeby powiększyć te koty. One mi się tak podobają, jak są większe. No, powiedzmy sobie, że to jest twarda, silna babka i no, i potrafi podnieść takiego kociego wielgacha. Mam nadzieję, że on da się tutaj wykąpać i bez żadnych problemów. I tak, mówiłam o tym, że nagrywałam też odcinek właśnie w innej serii i miałam problem z grą. I bałam się, że to jest problem z grą i że mi się coś gra, kaszanie i w ogóle. Ale jednak jeśli chodzi o zacinanie gry, myślę, że duży wpływ na nasze ściny i wasze ściny i moje ściny ma po prostu safe, w którym gramy i miasto, w którym gramy. Bo popatrzcie, ja na mojej wyspie Waikiki mam bardzo mało rodzin i mało tych parceli publicznych i świat jest malutki. Chociaż nie do końca to też myślę, że zależy od wielkości świata. Nie wiem, naprawdę nie wiem, od czego to zależy. Może od ilości tekstur, które tam się muszą wczytywać, ale ja tutaj mogę obracać po prostu kamerą na wszystkie strony i ani razu mi się jeszcze tutaj nic nie zacięło. Jest wszystko po prostu idealnie, dlatego tutaj się gra super. Ona jest niezadowolona. Dobra, ale jak dziecko się dobrze czuje, to... A ona, gdzie ona jest? Ona jest... A nie, ona już jest wypuszczona. A tutaj ma takie, wiecie, ozdóbki dziecięce, takie słoniki, nic tutaj więcej nie zmieniałam, teksturkę krzesełka też zmieniłam. Tutaj ona miała wcześniej takie owoce, ale stwierdziłam, że jak ona teraz jest mamą, to wstawimy jej takie różne balsamy i ręcznik, żeby miała takie potrzebne rzeczy tutaj na wierzchu. No nie wiem, jakim cudem na wyspie Waikiki jest dostępny balsam Johnson & Johnson, ale powiedzmy sobie, że mają tutaj jakieś dostawy czasami. O. Mamy też tutaj wstawionego misia, żeby mała Wiki miała się tutaj czym bawić, ale teraz dobra, to teraz ty musisz iść wykąpać. Weź kąpiel. Wcześniej zastanawiałam się nad tym, żeby ona jednak podjęła tutaj karierę, może karierę, to samozatrudnienie jako ogrodniczka, ale przez to, że po pierwsze ta wyspa tak obfituje w różne plony natury i przepiękne kamienie, tutaj wystarczy pójść na spacer i nie trzeba pracować potem przez cały tydzień, ale no jednak fajnie, jakby Simowie się czymś zajmowali, to myślałam o tym, żeby jednak zrezygnować z ogródka, bo ogródek został totalnie zaniedbany. Poza tym ja mam już tych ogródków trochę w innych rozgrywkach i mam dosyć ogrodnictwa. Nie chcę tego kontynuować w innej rozgrywce. I pomyślałam, że dam jej może samozatrudnienie jako pławiaczka ryb, wędkarka, chyba wędkarka, wędkarz to się tak nazywa. Myślę, że ona w rybołówstwie mogłaby się tutaj spełnić, tym bardziej, że w tym pięknym świecie mamy przepiękny wodospad, w którym po prostu jest masa ryb. Po prostu tu są wszystkie gatunki ryb, rekiny, żaby, ryby, złote rybki i jest po prostu przepięknie. Jak weszłam tutaj do rozgrywki właśnie po tym długim czasie i ten mod na wodę mi nie działał i się wyłączył, świat wyglądał inaczej, ale ta woda ma swój urok. Ona jest po prostu przepiękna. Ja chciałabym tak się wykąpać teraz w takim wodospadzie. Ale nie wiem, czy będziemy robić to dzisiaj. Zobaczę, jakie ona ma rybki. Ona ma złote rybki w wyposażeniu. Ma ropuchę. Ma łódkę, tak. Cudopłatek. Ma kardynała, ptaszynę kardynała. Ma muszla porcelanki. Właśnie, muszla porcelanki. Jakim ona jest wielkości? O, to możemy gdzieś wstawić. Jeśli chodzi o muszelki, to wolałabym. No nie gadajcie, że ona jest śpiąca już. Jajku, ona jest śpiąca. Ja będę musiała ją dżemnąć gdzieś na chwilę. Może, one wczoraj, jak ja nimi grałam, to ona dostała zaproszenie od tej swojej przyszłej, niedoszłej teściowej. Nie pamiętam nawet, jak ona ma na imię teraz. Na zaproszenie na imprezę. I ona tam poszła, ale zdziwiłam się, bo ona wzięła na ręce małą Wiki. I ona poszła tam razem z nią, ale ja zapomniałam... Gdzie tu jest podnieś? Zapomniałam o bardzo istotnej rzeczy.
rzeczy i bardzo istotnej kwestii w tym świecie. Tutaj ciężko jest chodzić, bo tutaj nie ma żadnych środków transportu. Tutaj, jak wiemy, to są tutaj w tym świecie, ja to jeszcze raz pokażę, tylko takie przepiękne małe dróżki, na których oczywiście jest, wokół których jest pełno kamieni i różnych kwiatków. I to są jedyne drogi i ona dlatego musi chodzić pieszo, rowery nie działają, nic nie działa. I nie pomyślałam o tym, żeby ona tam pojechała sama i popłynęła przede wszystkim łódką, chociaż jakoś tam naokoło, nie wiem, żeby jakoś inaczej... Ona się potknęła o coś? Żeby tam jakoś dotrzeć. No i zajęło to tyle czasu, że one podeszły tam pod drzwi i mała zaczęła się tak źle czuć, że one praktycznie nawet tam nie weszły, tylko po prostu stały pod drzwiami i zaraz się wróciły. I dlatego wieczór był bardzo ciężki, bo ona zanim ją tutaj... ogarnęła, to była prawie trzecia i ona jest dlatego taka niewyspana, ale dobra, może jej zaznaczę, żeby ona tam się zdrzemnęła na tej plaży, w końcu mamy piękną plażę na samym podwórku. Nie wiem, po co mamy tutaj ten parasol, ona w sumie tutaj pod nim nie siedzi. On jest tak, wiecie, do ozdoby. Czy ty byś mogła tutaj się... tutaj mamy zabawki, ale czy ty byś mogła tutaj się... odpręż się. Może ona tutaj przyśnie na chwilkę. Dobra, okej. Okay. Do tego Halaja na razie nie zapraszamy. Ojejku, jaki masz fajny ten kocyk! Ej! Skąd taki kocyk? Ja takich kocyków nigdy nie miałam w Simsach. Ej, takie kocyki są w Simsach? Skąd ten kocyk? Aleksa kocyk! Dobra, podniecam się, pewnie wszyscy już taki widzieli i go mieli. Ej, ona wcześniej miała takie wpaski! Ale super! Dobra, zdrzemniesz się tutaj? Zdrzemnij się na ręczniku. O, idealna sytuacja po prostu. Muszę zmienić jej chyba ten kostium, bo niestety te pośladki tutaj tak wystają. Mam nadzieję, że tutaj nie będę miała żadnych ograniczeń na YouTubie ze względu na kawałek golizny, ale nie, no, takie coś to jeszcze nie jest golizna. Zastanawiam się nad dalszymi losami naszej Lili Waikiki i powiem, że jak no mówię to jeszcze raz, zaczynałam tą serię, to tak myślałam o takim totalnym chillaucie, żeby po prostu sobie żyć na takiej przepięknej wyspie i nie robić nic. Ale wiecie, w tych Simsach trzeba coś robić, żeby było ciekawiej, dlatego może zajmiemy się tymi rybami. Ale jak ta mała Vicky będzie większa, no to gdzie ona będzie miała pokój, skoro nasz domek wygląda tak i ma taki rozkład, że tutaj myślę, że żadne pomieszczenie nie nadaje się do tego, żeby je poszerzyć, powiększyć, może ewentualnie w tą stronę, ale to mi by było szkoda podwórka. Można by było może tutaj kuchnię poszerzyć, ale chyba nie. I wydaje mi się, nie chciałam robić tutaj domku piętrowego, ale może za jakiś czas tutaj dropaczek przeniesiemy. Ale to może być problem z oknami niestety. Może zrobię tutaj takie pięterko i drabinkę na górę, żeby ta mała tutaj miała, wiecie, jakiś taki swój pokoik z balkonikiem. Myślę, że tak jakoś to rozwiążemy. A jeśli tak by się stało, że Halaj się tutaj wprowadzi, to nie będzie miał miejsca, żeby spać. Trzeba by było poszerzyć tą sypialnię. Boję się tutaj cokolwiek robić i poszerzać, bo a ty już wstałaś? Lili otrzymała zaproszenie. Ej, Ginefa! Ej, przecież Ginefa wczoraj robiła to przyjęcie. Ginefa. Idziemy do Ginefy? Może ona sama pójdzie bez dziecka? Obejrzyj zaproszenie na przyjęcie. Przecież ona wczoraj robiła to przyjęcie. Lilia, przyjdź na moją imprezę. Wczoraj było 19. Co ta babcia tak imprezuje codziennie? Dobra, spróbujemy może tam pójść, ale może uda mi się zostawić dziecko, bo usługi opiekunek na szczęście działają. Jakaś pani z miasta tutaj przychodzi, bo ja się bałam, że to właśnie też nie działa, ale przypomniałam sobie, że działa, bo w pewnym momencie dałam Lili Waikiki, żeby ona sobie... Cały czas mówię o tu nie po nazwisku. Żeby ona... pośladki widać! Nie ma pośladków. Żeby ona łowiła ryby, a jak ona idzie łowić ryby, to no, trzeba wezwać opiekunkę, bo jednak ona bardzo się oddala tutaj od... drugi nocnik by się przydało wstawić. Żeby ta mała mogła sobie tutaj pół dnia siedzieć. Użyj nocnika. Ale nie, no przecież my nie pójdziemy na tą imprezę, jak ona jest taka zmęczona. Nie, odpada totalnie. A imprezka jest tutaj. Dlatego gdyby ona była gdzieś jeszcze przy plaży, to bym wzięła ją, żeby ona pojechała łódką, ale skoro tutaj to jest na środku, to nie. Nie. To jest tu. Właśnie tu mieszka Halej ze swoją rodzinką, z rodzicami i z siostrą. Mają sobie takie podwóreczko. A tutaj, o, widzimy Ginefę, która ma kurczaki i jaja. Ej, a to jaja tak... Ej, właśnie trafiłam na wykluwanie się kurczaków chyba. O,
dzień dobry, kurczaczki! Oj, nie zajmujecie się, nie zbieracie jajek, to się kurczaki wyświetlają, chciałam powiedzieć, wykluwają. O, i tutaj mamy kolejnego kamienia. Patrzcie, te kamienie generują się po prostu w całym świecie, dlatego, tak jak mówię, tutaj w ogóle nie trzeba pracować. Nic, tu następny, tu następny. Te akurat nie wyglądają na zbyt wartościowe, ale dobra, odpuszczamy to. W jakiś dzień sobie z nią jeszcze się przejdę tutaj, ale no myślę, że fajnie by było, gdyby ona jednak zajmowała się tym rybołówstwem, bo takiej kariery ja u simów jeszcze nie rozwijałam i myślę, że może być ciekawie, a te roślinki to zostawiamy. Pęcherz, dziecku trzeba dać jeść. No zostajemy w domu, słuchajcie, no na żadnej imprezy się nie nadajemy, bo wczoraj już ta babcia robiła imprezę i ten. Nakarm na podłodze, może trzeba będzie coś posprzątać. Richard Parker, dobrze się czuje. Liczy, gdzie ty jesteś? No tak, gdzie on może być? Na drugim końcu wyspy. A z kim ty gadasz? Kto to jest? Sailmaik. A, ja nawet już nie pamiętam tych simów, ja ich tam tworzyłam. O, ktoś się tu kąpie. Ej, ale fajnie, kręcą się tutaj ludzie. Czasami mi się tutaj generowali simowie tacy, nie tacy, których ja stworzyłam. Ojejku, jakie piękne motylki. A skąd tu takie motylki pływają? Jakie śliczne. Ej, skąd się biorą takie śliczne, latające, piękne, świecące motylki? Wiecie co, ja zawsze w Simsach zobaczę coś nowego, czego jeszcze nie widziałam, albo wydaje mi się, że nie widziałam. Dobra, ale ten pan to jest taki chyba, którego ja stworzyłam, tak mi się wydaje. I tak jak mówiłam, to czasami mi się generują... Nie mogę z tych motylków. O, są ekstra. Czasami mi się generują też tacy automatyczni simowie, przez to, że tutaj są parcele publiczne jak bary i takie tam, to myślę, że tu, nie wiem, z tego to wychodzi. Patrzcie, jeden, drugi, trzeci, same kamienie. Ale mnie zastanawiają te przepiękne, przewspaniałe motylki. O, tu są normalne, ale te świecą. Tutaj też się dużo koników takich dzikich generuje. Fajnie, tu fajnie. O, tam są następne kamienie po prostu. To jest raj, to jest raj. O, tu jakaś pani idzie. O, tej nie znam, tej nie tworzyłam. Jakaś się sama tutaj stworzyła. Ej, no nie mogę z tych motylków. Jakie ładne. Może to są jakieś magiczne motylki? Można je złapać? Raczej nie. Co zrobić, żeby złapać motyle? Lici, ale ty musisz wrócić do domu. Kocie, wracaj. A ona mi poszła spać do łóżka. Ja mam ostatnio problem ze snem u simów. Jak mam rozgrywki, to po prostu cały czas coś mi się dzieje, że oni jakoś, nie wiem, no, nie ogarniają się, wstają za wcześnie wraz ze wschodem słońca, a potem się kładą w dzień. Ale dobra, na razie ją tutaj zostawiamy. Vicky się bawi tutaj. Ona się bardzo dobrze czuje, więc spoko. Myślę, żeby w jakiś sposób zmienić to podwórko tutaj, bo tutaj jest takie puste coś. I to mi się średnio podoba. Może jakieś rośliny tutaj dać? Usuniemy ten ogródek. Ja nie chcę, żeby ona się zajmowała ogrodem, aczkolwiek chciałabym, żeby ona miała jakieś takie różne rośliny w swoim wyposażeniu, więc dam jej potrójne, taką doniczkę po prostu, żeby ona miała tam ze dwie czy trzy takie jakieś ten, może jedno drzewko limonkowe zostawimy, ale tak to nie. Nie. Dobra, robi się już ciemno, a ty już się wyspałaś? No słabo. Jeszcze chwilę tutaj. A nie, ona wstała. Dobra, okej. Trzeba coś zjeść. Posprzątać. Czy ty coś jeszcze tutaj masz? Jedz resztki, surówka. Ktoś tam do niej dzwoni. Nie, żadne przyjęcie. Nigdzie dzisiaj nie idziemy. Nie chcemy. Nie chcemy żadnej imprezy. Ona dalej poszła spać. Ej, nie. Zjedz coś na... A nie, dobra. Nie. Ona nie musi jeść na szybko. Zjedz limonkę. Jedz. No i to jest to. Jak jest dziecko, to już się samo nie ogarnie, ale ona na szczęście nie najgorzej się czuje. Dobra, Lilia, wstawaj jeszcze na chwilę, proszę cię. Nie lubię tego, że moi simowie tak cały czas w tych piżamach chodzą. Dobra, pęcherz? Oj, ale brudno. Użyj. Dobra. Brudno, ale trudno. O, przebrała się. Czy deszcz pada? Nie, wydawało mi się. Vicky nauczyła się już wszystkiego dzięki ksylofonowi. To z pewnością pozwoli jej w dalszym rozwoju. Dobra, fajnie, mądre dziecko. Dobra, ogarniam te moje simki już tutaj. Dziecko samo siedzi na plaży. Ludzie, weź ją. Zmień pieluszkę i weź już ją tam połóż. Ciekawe, jak to będzie z naszymi kotami, bo nie ukrywam, że raz miałam taki komunikat. Wróciłeś? Lici, drap. Wyświetlił mi się tak komunikat, jak dopiero co wróciłam do rozgrywki, że nasze koty są zaniedbywane i musiałam bardzo szybko się tym zająć, bo jak już jest ten komunikat, że są zaniedbywane, to mamy bardzo krótki czas, żeby te relacje naprawić, a chodziło o to, że Lici właściwie nie miał kontaktów.
to roztosz mu spadają kontakty i widzę, że trzeba będzie... te koty śmiesznie wyglądają, jak one są takie większe i drapią ten drapak, no ale no, to jest nieuniknione, no to jest nieuniknione, ale nie przeszkadza mi, to jest taki mały mankament tego, że w sumie wyglądają fajnie i są wielkie. No dobra, no to na dzisiaj wszystko, słuchajcie, idziemy spać. Mam już sporo otwartych rozgrywek w Simsach 3, ale myślę, że do Waikiki na pewno tej wiosny będę wracać i za jakiś czas zobaczymy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!